Chcemy przede wszystkim wysłuchać, posłuchać samorządów, samorządowców. Jest szereg starostów, prezydentów dużych wojewódzkich miast, którzy wyrazili zainteresowanie, ale także wójtów, radnych, przedstawicieli lokalnych samorządów, także z bardzo odległych części Polski, z Polski wschodniej, z Polski południowej, zachodniej, centralnej, z każdego terytorium naszego kraju, ponieważ choć podam jeden przykład, taki bardzo dramatyczny w swoich konsekwencjach. Otóż rząd proponuje, żeby samorządy zaczęły budować przedszkola i zaczęły utrzymywać te przedszkola z wszystkimi konsekwencjami, prawda? Opłacać pracowników, utrzymywać, a więc brać odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym. Z tym, że, co jest najważniejsze, rząd na to nie daje wystarczających pieniędzy. Rząd twierdzi, że te przedszkola będą utrzymywane z subwencji oświatowej. Już dziś wiemy, że szereg samorządów otrzymuje subwencję w wysokości 70%, a jest to zadanie państwa, które samorządy przejęło, na które samorządy powinny otrzymać w 100% pieniądze z budżetu państwa. I teraz jeszcze z tej średnio 70-procentowej puli jeszcze trzeba utrzymywać przedszkola. Co to znaczy? To znaczy, że wiele samorządów będzie zmuszonych do tego, żeby ograniczać pieniądze na szkolnictwo, a więc w konsekwencji w wielu miejscach zamykać szkoły. Dziś już wiemy, że w Ministerstwie Edukacji planuje się likwidację prawie 5000 szkół. Oczywiście to nie rząd będzie likwidował, tylko będzie zmuszał samorządy poprzez ograniczenie im środków finansowych. Jest szereg tego typu przykładów, które wskazują, że tutaj podejście władz centralnych, rządowych jest takim podejściem, no delikatnie mówiąc, aroganckim czy lekceważącym, zdejmującym ze swojego obowiązku konstytucyjnego bezpieczeństwo obywateli w każdym wymiarze, i edukacyjnym, i zdrowotnym, i innym, na samorządy, nie zapewniając im dostatecznie środków. A przykład, inny przykład to są koleje. Samorządy wojewódzkie likwidują liczne koleje regionalne. Dlaczego? Bo nie mają pieniędzy. Kolej jest niedoinwestowana. Ponieważ dochodzą do nas liczne informacje, krytyki, ale także szereg obaw, że propozycje zaproponowane przez rząd, one nie spełniają oczekiwań samorządów i rodzi to konsekwencje bardzo trudne do przewidzenia, dotyczące i kwestii inwestycyjnych, także i wykorzystania funduszy europejskich, ale także realizacji samorządów przez nie tych podstawowych, konstytucyjnych i ustawowych zadań, a więc służby wobec obywateli Rzeczypospolitej. Jest szereg uwag.